zwykły. Proszę Państwa, spotkaliśmy się na degustacji, jak zwykle. Z naszymi kochanymi wieśniakami, całą rodzinką, choć nie całą, no ale kto mógł, to tu udział bierze. Także będziemy chcieli pogodę wykorzystać. No pogoda jest niezbyt jak w tym roku, no ale trzeba się uzbroić w cierpliwość, by być dobrej optymizmu. Także to, co mamy, to są zbiory z naszej działki. Tu dzięki naszej wnuczce, ona nam daje sadzonki, my sadzimy to i u nas się po prostu degustujemy i patrzymy, tak, które są dobre, które to złe zostawiamy na drugi rok. No, także różne są te degustacje. No. Także w tym roku różne smaki. Smaki są różne. W tym roku taki dzień wybraliśmy, no niestety, bo nie było po prostu okazji, żeby się spotkać, tak, jednemu pasuje, drugiemu nie pasuje, ale myślę, że ciepło i dobra atmosfera to jest wszystko. Także zaczynamy degustację. Proszę Pani, Panie Krystianie, proszę Pan, będzie nasz, robił dla nas Pan. Od którego zaczynamy? Ja wybiorę. To może jeszcze powiemy, jakie odmiany dzisiaj występują. Zacznijmy tak, cytrynek groniasty, Barry Sweet Crazy, tutaj mamy Ozzy, Summer Cider, Fox Brutus, House. Fox Nose, Ananas Nowir, Black Beauty, Sakiewka, czyli Red Pear, Albakański Różowy, Brandywine Black i Fox Nose. Mm. Jak mówiłem. Od którego zaczynamy? No, Fox Nose. Fox Nose, okej. Okay. Tutaj mamy karteczkę. A czekaj, czekaj. Punktować. Nie, od Ozzy. Może być ten. Dobra. Nie, Ozzy, bo... Ozzy. No, bo Ozzy jest pierwszy. Aha. Od Ozzy zaczynamy. Gdzie jest Ozzy? Tu? Tak, to jest Ozzy. Paweł podaje. Piękny Ozzy. Piękny. Paweł, duży, mięsisty pomidor, który już u nas jest stałym bywalcem, tak? No, rok temu było. Tak. Taki przekrój. Nawet dwa lata temu był. Mięsisty. Piękny. Na kanapki. Piękne, wielkie plastry. Trzeba teraz pokroić na pół, dlatego... Pachnący. Tak, gospodarz pierwszy. Gospodarz. I to jest degustator! Paweł. Dziękuję. Halo, a co z degustatorem? I to jest smaczny, mięsisty. Tak? Bardzo dużo miąższu. Dużo miąższu ma. Także dobry jest pomidorek. No. Nawet ocena to nawet mięsisty, soczysty, słodki. No, słodki, skórka trochę twarda, ale to nic. Ale... Więc nawet spoko z pomidorem. Na czwórkę. Ale czyli... w skali do 10 czy do 5? Do 10. Ty masz, Pawełku. Daję na razie 6,5. Ty masz pierwszy plasterek i on ma tą skórkę, może dlatego twardą, nie? Duży, mięsisty, plenny. Dobry smaku. Tak. Dobry smak, dobrze może być. Zostawcie coś kamerzyście. Pyszny smak. To kolejny, co? Który tam następny? Fox Nose. Fox Nose? To ten, tak? Ten żółty. Na pewno? Bo kroję. Na pewno, bo jest w drugim liście. Jest to pomidorek niespotykany. Który inaczej w tłumaczeniu jest... lisi nos, tak? No, lisi nos. Fox nos. Też taki dosyć mięsisty. Mogę pierwszy dostać? Proszę. Proszę. Ocena to taka, że no słodki, no. A jak z plennością? Też taki w miarę plenny? No. Tak. Plenny jest. Dużo miał na krzaku. No, nie plenny jest twarda. Także jest odporny na wszelkie choroby, na zarazki. Także jest dobry pomidorek. Ogólnie to jest właśnie pomidor z Rosji. Fox Nose się nazywa po angielsku, ale to jest rosyjski. No. Także może być odporniejszy. Dobre, co Paweł? Jest miękka skórka. Tak, i mięciutki w środku. Mięciutki miąższ. No. Mało wody. Mięsisty, co? Niezłe. W kraju podobne do Ozzy. Fajne ziarka po bokach, a środek ma cały miąższ.
Także jest bardzo dobry pomidor. Także i do i urodzajny jest i może być na drugi rok. Także polecamy? Polecamy. Tak. Ja polecam. Polecam jak najbardziej. Tak, a ja przyjmuję, że będzie. Czyli zostaje na przyszły rok? Zostaje. Tak, zostaje. To może teraz nasz zostaje. Pomidorowy klasyk. Czekaj. Brutus. Teraz. Gdzie czyli jest Brutus? Tutaj. Teraz Brutus, tak? Piękny. Też piękne, ogromne. Duże, mięsiste. Duże podobne mięsiste. Do Ozji. Ogromne czy mięsiste? Zobaczymy jeszcze. Wszystkie pomidorki duże potrzebują więcej słoneczka. No. Ja pierwszy. Dlatego, że to jest pomidor duży, zatem on zacznie dojrzewać, on musi mieć dużo słonka. Ale jak jest pogoda, zawsze dojrzeje, bez problemu. Przekroju. Także... Takie przekroju. Piękny. Piękny. Przekroju, nie? Piękny. Bardzo podobne do Ozji, ale jednak się minimalnie różni. Różnią. Na pierwszy rzut oka można no. było nie pomylić, rozpoznać. Nie? No, ja bym na pewno pomyliła. Ale jednak też różnica słodki. W kolorze jest. Piękny, na samo mięchu. Też miękka skórka. Ale w smaku jest różnica. Inny taki smak, ale... lekko cytrusowy. Jest bardzo taki smak pomidorkowy, jaki powinien być. Taki zapach. Delikatny. I delikatny i pomidorkowy jest smak. Także polecam go pyszny, na brutus, przyszłość. Tak? I na drugi rok będzie. Duży, plenny, naprawdę warto. Bardzo czyli na razie trzy pomidory i trzy super. No. Tak, bardzo mięsisty. I jeden i bardzo pomidor. Wodny. Nie jest wodny. Na całą rodzinę, co Panełku? No, ja uważam, że wodny, dlatego że paczek mnie pochlapał. O Boże. Będzie no. Nawet dobry. Ty już jadłeś? To jaki mamy kolejny na liście, Paweł? Tata. Misia chciała się dołączyć do tego stacji. Brydewine Black. Brydewine Black. Ale taki jest potykany. Czekoladka, co? Czekoladowy, tak. Kolor niespotykany. No ale już widać, że jest mniej mięsisty. I to jest pomidor z USA. USA. Uprawiane od 1920 roku. Także to jest stara odmiana. Stara odmiana. Mamo, skąd ty to wiesz wszystko? Skąd ty to wiesz? Bo czytam. Czytam, mama. Przestań. Może kłamiesz? Weź sobie pomyłku. Taki mięsisty, jak mama powiedziała. No, wszystko jest gitara. Jest taka miękka skórka, że aż się rozpływa w ustach. Tak, mięciutka szlegeczka. Co Paweł? No, jak macie jakieś dziecko, napiszcie w komentarzach, to może się podzielę. Nasionkami? Czyli co? Jaki on jest? Super słodki. Smak ma, szczerze mówiąc, inny troszkę. No ale jeszcze. Ale też dobry. Bardziej kwaskowy. Tak, za troszkę w kwasek jest ten taki smak kwaskowy, no, ale... Mięciutki, co? No, jak ja lubię pomidory żreć. Także tak może dobie. Być. Zawsze cały rok czekasz na degustację, co? No, dobra. Albakański... Tylko, że on troszkę jest inny... Albakański różowy? Jak dostaje. Robi się... Jak dojrzewa. Kolor on więcej potrzebuje... Żeby deszczyk na niego nie popadał. On jest więcej delikatniejszy, bo pęka. Dostanie słonka i deszcz i jest po prostu na te nieodporny taki jest. Na zmiany atmosferyczne jest nieodporny. Tak. Albo kajski różowy. Mhm. To jest w typie malinowego, ale bardziej taka sakiewka, nosek. Zobaczymy jaki w środku. Klima. Ja pierwszy jak zawsze. No też jest taki bardziej mięsisty pomidorek. No i trochę poleciało tam wody, więc taki kolor malinowy, wody, piękny. No. Malinowy i truskawkowy. Śliczny. No, mało wodnisty. No. Czyli na przetwory się nadaje, tak? Myślę, że tak. Na kanapki. Na sałatki. No taka... Skórka lekko twarda, ale tak pół na pół, no.
smaku jest dobry. Smaku jest dobry, także... Ej, albakański! Taki pomidorowy. Taki pomidorowy smak ma. Także też go zostawiamy, oceniamy. Ocenę ma dobrą. Taki słodkawy, delikatny. No. Mięsiznę. Moje spodnie, po chlapowi spodnie. Czyli co, delikatne, tak? No. Mięsiste, dobre na kanapkę. To co? Kolejny? To może będzie ananasnowir, tak? O, ananasnowir, ale tylko... To jest... A? Tu jest ananas. Tu. Znowu kolejny taki ciemny pomidorek. Ma lekkie takie niebieskie poruszki. On już u nas kiedyś był. Pierwszy. I już widzimy, że on się minimalnie różni. No, różni się. Tak, pokaż przetroju. I w ogóle. Niby taki sam, ale jednak też odcieniem się różni. Jest inny. Ja sobie zrobię kanapkę. No, ma dużo wody. Można uznać, że jest wodnisty, tak, trochę. Mięsisty jak najbardziej. A skórka troszkę twardsza, prawda? No, twardsza skórka. Smaku poprzedni, dobry. No. Smaku dobry, słodki. Skórka. Dobry. Ale bardziej wodnisty niż na przykład albakański. Dać ci talerzyk. Ale dobry. Dobry. Tak, jest taki dobry. Taki wyważony ten smak. Słodko... Tylko że ta skórka troszeczkę... No, słodko kwaśny. Co tam mamy kolejny? Teraz na liście jest Black Beauty. Czyli co? Ten żółty? Nie. Black, czyli czarny. Black. Czarny. I może pokaż do kamery, że on się różni tą pupą taką. No. Tu jest taki czerwony, a tu jest taki czarny. I babcia Tereska na niego czekała na degustację. Tak? No, mamy tak, babcia, no. Moja prababcia. Takich innych. Ale on zanim zaczął dojrzewać, to był tak piękny, aż taki kolor miał, no tak czarny, jakbyś go pomalowała. Tak. Ale jest taki czyli wodnisty. Bardzo barwa piękna. Okazały pomidorki. No, okazały jak najbardziej. Owoce mniejsze, ale nie są jakoś super małe. Ale bardzo takie przyjemne. No. Teraz jest łagodna skórka. I smaku bardzo dobry. Tak, prawda? Smaku jest soczysty. Bardzo dobry. Też, ale też gęsty. Zawiesinka. Taki kanapkowy. Tak. Dobry, co Paweł? No, ze solą by pyszne. Było jeszcze lepsze. Ale teraz kosztujemy smak, tak? Pomidora. No. A sól by go znowu zagłuszyła, nie? Bardzo smaczny. Dobry, dobry, co? Kanapkowy. Co Paweł? Dobry? Polecasz? Polecam. Okej. Okay. Jak Paweł poleca, to musi być dobry. No to teraz jest Summer Cider. Czyli nasz taki pomidorowy klasyk. On u nas jest praktycznie co roku. Cider. Degustacja już była u nas, ale przypomnimy sobie jego smak. Przypomnimy. Ostatni pomidor został. Też bardzo mięsisty. Piękny. Okaz po prostu, także to jest właściwie najlepszy pomidor z tych. Odporny jest w rzeczywistości na choroby, na takie różne, także może być... Kanapka? Z wyglądu, choćbyśmy jedli pomarańcza, prawda? Tak, wygląd pomarańcza. Skórka? No też łagodna. Tak. Woda? Gęsta. Smak troszkę taki inny, niespotykany. Taki inny smak ma, troszkę... Taki nie pomidor. Nie pomidor. Wygląd pomarańcza i troszkę smakuje jak pomarańcz. Czyli taki smak owocowy. Owocowy. Pod owoce troszkę. Dokładnie. I bardzo soczysty. Tak.
kapie mi na talerz. Ogórek ma rację, bardzo soczysty. Mięsisty. Ale dobry, co i mięsisty panu? I soczysty, taki pół na pół. Równoważy się to. Owoce też duże, krzak dosyć dorodny. To co jeszcze zostało? Co po Wojciu? Red per. Red per? Też wszystkie znasz, co? Mama mnie nauczyła przed odcinkiem. No, to bardzo dobrze. Kolor bardzo taki pomidorowy. Tak. Taki już widać, że na kanapka. Bardzo jest fajny na kanapki, widać. Tak się przekroił. Przekrój. Super przekrój. Normalnie. Red Persik. Bo wiecie, czemu tak jest nazwany? Dlatego, że jest czerwony. Red. Red Per, czyli gruszka inaczej, tak? A wszystko czerwone jest fajne. Czerwona gruszka. Soczyste, jak poprzednie. Mięsisty. Ale w smaku taki średni. Średni. Nie ma tego takiego pomidorowego. Nie, tak. Pomidorowego no, smaku. No, ale gęsty. Nie, tak, właśnie nie dziego. I więcej wodnisty. Tak. No. Taki wodnisty. Na przetwory. Taki bez smaku. Bez smaku, taki można. No, ale bez smaku taki. Żółty pod owoc. Pod fałdzie, tak, prawda? Tak, owocowy. A to jest taki bardziej wodnisty, tak, a taki bez smaku. Trudno określić. No, taki nie pomidor. No, taki niezbyt dobry, nie? No, taki. To. Dziwne, bo to nasza Red Pepper trochę inaczej smakuje. No. Ale... Może po prostu były albo pomieszane nasionka, albo coś. Bo to nie jest taki... W ogóle nie podoba inaczej naszego smakuje, tak. Które jeszcze zostały? Co zostało jeszcze, Paweł? Mini kuleczki. Czyli? Very Sweet Crazy no i cytrynek gruniast. No, cytrynek. To teraz się potestujemy wszyscy po jednym. Ja raz, dwa. Każdy po jednym. Są to pomidorki degustacyjne. To... Takie sałatkowe. Dekoracyjne, no, ja mam takie... dekoracyjne i bardzo plenne. Bardzo dużo na krzaczkach, no. Także trzeba wiązać, bo nie wytrzymują, odyga nie wytrzymuje ciężaru własnych owoców. Także ja mam w domu takiego przyjaciela. I roz, do samego końca duży krzak, a są zawiązane i odporne na choroby. Także polecam bardzo każdemu. Bardzo dużo jest ich na gałązce, prawda? Prawie tak do buzi sobie włożyć i taki pomidorek. Bardzo dobre, co Paweł? Ten jest bardzo soczysty. To są takie pomidory dziecinne. No. Co Paweł? Dla dzieci na małe ogródki, bo posadzicie jednego i macie po prostu multum owoców. To też jest soczyste. A który lepszy, Paweł? Ten jasny żółty czy ciemny żółty? Ciemny żółty, słodszy jest, co? Ten jest taki właśnie bardziej kwaskowy, tak, nie? Tak. Ten ciemny żółty jest taki bardzo słodki, co Paweł? Ten jest smaczniejszy. Mnie lepiej smakuje, Pawełku. Tobie też chyba, co? Bardzo smaczny jest, no. To co, Paweł, podsumowanie pomidorów? Jakbyśmy mieli typować jednego zwycięzcę, to... To ciężko. Ciężko, tak, bo wszystkie są dobre. Tak. Oprócz tego... Ostatniego. Jest tak jest, smak troszkę inny jak ten. No, Red Per. Oprócz Red Per. Tak. Ale dziwne, bo ta nasza właśnie zupełnie inaczej smakuje, więc... Według mnie to zależy też od temperatury. Wszystkie pomidorki zależy jak potrzebują dużo słoneczka. Nie wszystkie potrzebują jednakowo słoneczka, żeby dojrzeć. Niektóre potrzebują więcej, niektóre mniej. No i od pogody zależy. Jak jest pomidor zbierany w czasie pięknych pogód, on jest bardzo soczysty, po prostu smak ma dobry i dużo ma w sobie tych kalorii, można powiedzieć. Witamin, nie? Witamin, może tak tutaj nastąpiła pomyłka z tym stopudów, bo one są bardzo podobne. Tak mi się wydaje. To też możliwe. Całkiem możliwe, bo one są praktycznie identyczne, nie do odróżnienia. Ale sprawdzimy to. To co, a ty jakbyś miał wybierać, to który? No to chyba te kulki małe. Co? Chyba tak, bo są takie... Prawie tak do buzi wziąć, tak? Kulki! No. A z tych takich mięsistych? Kulki! Brutus był super, tak? Fox no. Tak.
Tak. I ten Ozi też był. Tak. Ten pomarańczowy też jest bardzo smaczny. Bardzo dobry jest. Owocowy. Ogólnie kanapkowe, przetworowe. Wszystko są dobre. No. Smaczne. Wszystkie. No. Najważniejsze, że dziadki zadowoleni. Także no, owocowe pełny. Warzywa normalnie. Koszyk pełny, zbiory dzieciom są. Smakuje? No. Barówki. Popróbowaliśmy, ocena jest, wszystko jest bardzo dobrze. Także. Super. Za rok znowu się podzielimy nasionkami. No tak. Co Paweł? Podzielisz się? Już... Sadzonkami. Sadzonkami. Za rok będzie. Paweł już zbiera nasionka, także sadzonki będą, nie Paweł? No za rok będzie nowy filmik. Ale z degustacji. Może jakieś nowe odmiany się pojawią. No na pewno. Mamy co roku trzeba testować. No mamo, powiedz ile mamy nasion. No z jakieś 80 odmian. Do testu. Odmiany topowe zostają. Dodatkowo mieszamy z nowymi, co Paweł? Tak. A te, które się nie sprawdzą, to na bok. Na bok. My testujemy i bierzemy tylko owoce, które są dobre, tlenne, no i odporne na wszelkie choroby. No, to jest ważne, żeby na choroby odporne, bo dokładnie. Żeby cokolwiek człowiek się napracuje całe lato, a później... Żeby coś z tego było. A później nie ma nic, bo choroby no, wszystko no. biorą, nie Paweł? No chyba coś tu wydrzyło. Dba się o to, żeby było wszystko tak jak trzeba, ale najmniej używamy oprysków. Takich niepotrzebnych, które szkodzą dla zdrowia, dla wszystkich. Chemicznych. My jedziemy opryskami swoimi, naturalnymi. Robimy sobie pokrzywę, żywopłoć, drożdże i to jedziemy. No. To co Paweł, wszystkie zdegustowane? To żegnamy się. Tak? Z widzami? No. Pa, pa! Do drugiego roku i zapraszamy na degustację. Do dziadków. A wy koniecznie piszcie w komentarzach, jakie wy macie pomidory, jakie odmiany, jakie są wasze ulubione i dzielcie się z nami w komentarzach, tak Paweł? No i napiszcie, czy macie te odmiany, bo to są przepyszne! To cześć! Pa! No, do zobaczenia!